Zima się tak nie wstydzi, w kwietniu taki śnieg, nie? No nie raz tak bywa. Madzia, ale dawaj, dawaj, idziemy, szybciej, szybciej. Ale Zbyszek, już co, przepraszam. Ja się muszę trochę dychnąć. Madzia, musimy iść szybciej pomiędzy przystankami. Ale po co i jak? Jak to po co? Widzisz, mój dziadek przed wojną był tragarzem i on wyznawał jedną zasadę. Idziesz szybciej, niesiesz krócej. To takie przysłowie, nie ma to tamto. No chodź. Ty wiesz, ja znam to przysłowie. Co, znasz przysłowie mojego dziadka? I no ja je znam trochę inaczej. Idziesz szybciej, krócej żyjesz. Oj, ta Madzia. Słuchaj, mój dziadek, muszę ci powiedzieć... Ty, czy ja jest podobny do twojego dziadka? Zbyszek, pozwól mi, że to biurko by zaniosła swoim tym, okej? No dobrze, ale ja... Andzia, ja tylko chciałem usprawdzić pracę, no proszę bardzo. Nieś i nie kombinuj tyle, dobra? O, ja nie kombinuję. A możesz mi powiedzieć, a co z tym biurkiem? Co, że co? No, że co, no czyje to biurko i dla kogo, co? Potrzebne. O, Jadzia, potrzebne. Dużo mnie wyjaśniłaś. No dobrze, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz. No? A dlaczego Bercik tego biurka nie niesie, co? Zbyszek, ty się chyba to nie pytasz na poważnie. Właśnie, że się pytam bardzo poważnie. Ty chcesz, żeby on to dźwigał? Tak, bardzo bym chciał, żeby właśnie Bercik to dźwigał. Zbyszek, dźwigaj. Przecież wiesz, że Bercik ci tego w życiu nie poniesie, bo on jest dziwny. Dziwny? Jaki dziwny? Jaki dziwny? Andzia, to ja jestem dziwny. Ja jestem dziwny, że ja to dźwigam, wiesz? Ach, przestań go dać głupoty. Skręcej! Przestań dźwigać, no. Uff, proste jak drut. Nie rozumiem, czemu nikerzy gadają, że jest dziwny facet. Przeca... O, tak by w tym mówił. Ja wiem, jak ktoś jest zdolny, to jest zdolny do wszystkiego. Ale fajna robota by była. W teatrze baletowym. Gdybym był tym prima balerą. O, i tak jest droga. O, cak. No i co, kolego? Ty, co? Czy ja mogę wiedzieć, co ty to masz na siebie, co? No chyba widzisz, co. Twój strój baletowy z dawnych czasów, w szafie, że go wyszlupał. Ja? A czy ja mogę wiedzieć, co mój strój baletowy z dawnych czasów robi w dzisiejszych czasach dla ciebie, co? Nie, no nie, Andzia, wiesz, czasy się zmieniają i ludzie się zmieniają. O, widzisz? Andzia, to też może być takie przysłowie i mój dziadek też mi powtarzał, mój dziadek że... akurat niemożliwe, żeby znał te przysłowie, wiesz? Nie wie dlaczego. Bo był gorol, a to jest bardzo mądre przysłowie. Ty tu nie przytaczaj żadnych przysłów i no, powiedz, co ty wyprawiasz, co? Ja również co wyprawię, no normalnie nic nie wyprawią, nie? Zbyszek, prawda? Nic. Przepraszam, ja nic nie wiem, ja się nie znam na balecie. No, ja się ino się tak stoję, o. A ja bym chciała wiedzieć, czemu ty się tak tu ino stoisz? Ja również, to akurat jest mało ważne, no. Jezus Maryjo! Co? Zaraz tu przyjdzie ksiądz. Nie wiem dlaczego. Bo zawsze jak on się przebierał w babskie łachy, to ksiądz przychodzi. Przesadzać. Słyszycie? Udało. Zbyszek, ja kiedyś przez niego dostałam zawału. Czy ty możesz mi powiedzieć, co ty tu wyprawiasz? No to nie, pan babie musi zawsze dwa razy wytłumaczyć coś, żeby ona zrozumiała. To powtarzam. To jest mało ważne, no. A co jest więcej ważne? Nie, Andzia, spokojnie. Więcej ważne jest na przykład to, co tutaj robi te biurko, co? No jak to co? No? Co robi tu? Co? No stoi sobie i tyle. Bo taka jest rola biurka, rozumiesz? Biurko stoi, żeby ktoś przy nim mógł się siednąć i pracować intelektualnie. A to jest bardzo ciekawe, bo ja jak pracuję intelektualnie, to ja leżę na tapczanie, bo mój mózg lubi się poleżeć, jak jest w robocie. A teraz będziesz miał biurko, zobacz, jak pięknie stoi. No ale czemu akurat stoi w moim mieszkaniu, co? Bo będzie stało w naszym mieszkaniu, powinno stać w każdym domu, dlatego że Polska w tej chwili wchodzi do Unii, o. Do czego? Do Europy, kolego, do wspólnej Europy. No. Tak? To jeszcze my dobrze do tej Europy nie wleźli, a oni już wciskają stare meble? Oj, Becik, ty nic nie rozumiesz. Jową godą. Te wszystkie gorolskie, te Europejczyki, oni kiedyś nas wezną, ogarną, stłamszą, zeżrą normalnie i bez to jobyda zawsze przeciwko. Tak.
Tak? Tak. Że co? No to se bądź przeciwko. Byda zawsze przeciw i byda. I dlatego byda głosował na nie. Tak, ale na nie, że niby co? Że niby nie chce do żadnej Europy. O! To rychło w czas. Tak, i on się musiał dowiedzieć, kiedy będzie to głosowanie. Wiesz, że już było. Z rok temu. Jak to było, doprawdy? A było, było. No jak to, jakby było, to by coś o tym w telewizorze go dali chyba, nie? Go dali o tym. Pół roku trąbili na ten temat, pół roku. Nie, jak to, nie, to jest niemożliwe. Ale czekajcie, to co, było to głosowanie i co? I wygraliśmy. No jak się ino mecze oglądał w telewizji, to jest jasne, no. Wygraliśmy, są my w Europie, no. I było głosowanie. Nie no, chwila, doprawdy. To ja by coś na ten temat musiał wiedzieć, nie? I widzisz, i to jest twoje zaangażowanie, że z domu nie chciał ci się ruszyć tego zatka i teraz możesz. Ale jak to, no doprawdy, no było głosowanie, to co? To znaczy, że my są teraz co? Sprzedane? O. Zobacz, ile tego jest. Ze 25 państw. I to wszystko będą nasi kumple. Nasi kumple, ja? No ja, oui, to znaczy jeszcze. Nie no, ja z tego rolę już nie umiem wytrzymać. Ja tu z tobą godą o poważnych rzeczach, a ty mi fandzolisz o jakimś syrze. Opie, ty nie godaj mi o syrze, no się skup na tym, co godą mnie. Becik, ale zrozum, Europejczycy to są normalni ludzie. Tacy sami jak ty, jak ja. A, normalni ja? Niemcy też? A pewnie, że ja. Jakby Niemcy to byli normalni ludzie, to by mój dziadek za nimi nie lotał po hołdach z giwerą, wiesz? Ojo, a może się bawili w ten, jak to się nazywa, ten paintball czy tam... Pyszek, no. Paintball, rozumiesz? O, paintball, no. Tu macie herbatka, chłopcy, a ja teraz wychodzę do sklepu. Kupić wam coś szczególnego? Może piwko? O, piwo, ja! No to na razie, bawcie się dobrze. Ja. Już mówisz jak Europejczyk. No Rolnie, bo my na Śląsku już dawno tak dodali, wiesz? Mm-hmm. A tych Europejczyków to choćby było nie wiem wiela, to no, to jest Górny Śląsk, tu. Oni nam nawet nie podskoczą. A co takiego szczególnego jest tutaj na Śląsku, co? Wszystko. Tobie wszystko. Choćby na przykład, o, rodzina. Ty wiesz, ile u nas znaczy rodzina? Do takiego Ślązoka jak ja na przykład. O, na przykład taką Andzia. Ty wiesz, wiele ona dobrze znaczy. No wiem. A wiesz, jak ona mnie kocha? A ty wiesz, czemu ona mnie kocha? No. Bo jo jest jej rodzina. Tak. Rozumiesz? Weź na przykład takiego Niemca. Taki Niemiec w życiu mnie nie pokochał nigdy, tak jak Andzia, wiesz? Ja nie wiem, czy to akurat jest najlepszy argument, wiesz? Godą ci. Do nas rodzina to jest wszystko. No. Tak u nas. Było. Jest i będzie. Ida! Rozumiem. Dzień dobry, wujku! Jeronie, co to tam przylazło? Ale chwila, moment, ale... O, pan Zbyszek, no witam. Co? Witam. Moje biureczko i plakacik, no. Super. Jak to twoje biureczko? No od razu poczułem się jak u siebie w domu. Łatka. Zasłatka. Ta. Od razu wyczułem klimat sprzyjający rozwojowi młodej osobowości. No właśnie. Ja się chciał ciebie, synek, ino zapytać. Ale za chwilkę, bo muszę do ubikacji. Za karakan lotu po moim mieszkaniu, jak po swoim, jeszcze go do dumie ujku, co? Ale zauważ, wiesz, mnie też zna. No nie ma to tamto. No właśnie, ciekawe skąd? Ty, ale wiesz co, to ciekawe, bo mi się wydaje, że ja go też skądś znam, tylko że ja go skąd no, znam? No, to akurat nie jest dziwne. Tak, ale skąd? Wygląda na Gorola, tyś też jest Gorol, to wy się musicie znać. Oj, nie przesadzaj, to, że ja jestem Gorol, to nie znaczy, że ja wszystkich Goroli muszę znać. Ty, ale... Te biurko. Bercik, już wiem. Słuchaj, to jest ten twój mały kuzynek, co tutaj był 2 lata temu, pamiętasz?
Nie, tamten był dużo mniejszy. Jak ten? Teraz urósł. No dzieci rosną, co, nie wiedziałeś? Nie. Co ty fandolisz? Jaki kuzynek? Popie, jaki kuzynek? No ten twój kuzynek, co tu był 2 lata temu. Ten z Sosnowca. Matko święto, broń mnie, Panie Boże, przed ludźmi z Sosnowca. Ludzie, ja nie mam żadnych kuzynów w Sosnowcu i nigdy w życiu nie chcę mieć nikogo w Sosnowcu. No, to teraz możemy pogadać. O, właśnie. Ja się chciałem o synek zapytać. Co ty tu właściwie robisz? No jak to co? No ja tu mieszkam. Co się tak głupio gapisz? Powiedz, co w moim domu robi ten mały gorol ze Sosnowca. A Hubercik już przyjechał, nie? Ja przyjechał, a ja się chcę dowiedzieć, kiedy wyjeżdżą. Słuchaj, pamiętasz jego rodziców, nie? Ewy i Janka. Oni wyjechali do Brukseli. Po jakiego grzyba? Ponieważ dostali tam świetną pracę i będą bardzo dobrze tam zarabiać. Ewa będzie tłumaczem przysięgłym, a Janek jest specjalistą od komputerów i będą nas sprowadzać do Unii. Do Unii? Ja, będą nas sprowadzać do Unii. Ja wiedział, że ta Europa prędzej czy później wylezie mi bokiem, ale nie wiedział, że aż tak prędko, wierna. Mam mieć w domu gorola z Unii, ja? A ty się w ogóle nie cieszysz? Nie, nie. Cieszę się, bardzo się cieszę. Zarobi pysk z radości rozerwie. A jak długo oni nas będą tu wprowadzać do tej Unii, co? No oficjalnie mamy wyjść w maju. Ja się pytam, jak długo ten mały tutaj będzie u nas mieszkał? Tydzień, dwa? Ach, Berci, usuń przestać, ja? Miesiąc? Słuchaj, miesiąc plus 11, razem cały rok. Nie, czekaj, ty chyba żartujesz. Nie, nie żartuję. Ewa z Jankiem wyjechali na rok. Jerunie, jak mnie głowa rozbolała, zaraz mi rozerwie. Zaraz mi mózg oczami wypłynie. Andzia, daj mi jakąś pigułę, bo nie wytrzymia. Jasne, mógł mieć przez rok w swoim mieszkaniu małego gorola z Europy. I to w dodatku pomieszanego z Sosnowcem. Masz tu aspirinę, ale to musisz się rozpuścić, wiesz? No to patrz tam jak... Becik, nie uprzedzaj się. Czy to jest normalny dzieciak, jak każdy w jego wieku? Nie mogę, działo mi na nerwy. Zgadza się, no bo to taki wiek. No, nie wytrzyma z nim rok pod jednym dachem. Oj, wytrzyma. Ty, łyk, nie zacinaj się, tylko idź z nim porozmawiaj. To jest normalnie twoja rodzina. Idź tam. Dobra. To gro? No, jakaś powtórka. Ale zawsze idzie popatrzeć, nie? Nie wolno siedzieć tak blisko telewizora. Wzrok sobie wujek popsuje. A nie wolno, ja? To niezdrowe. Aha, nie wolno, dobra, no. Hubercik, nie skoczyłbyś mi do lodówki po piwo? No, mogłem skoczyć, ale widziałam, że już wujek dzisiaj pił. Żadnego sportu wujek nie uprawia. Będzie wujek miał brzuch od piwa. Co? A już wujek ma. Co? Ale będzie jeszcze większy. Jurunie, nie wytrzyma. Wpadł, że ja już sportu nie uprawiam i będę miał brzuch od piwa. No. No, w pewnym sensie to on ma rację. Uspokój się. No. Dobra, opanę się. Dobra. Słuchaj, Hubercik. Słuchaj, powiedz mi, no, co jeszcze robię źle, co? To znaczy no. Już prawie nic. Prawie nic? No... No dobrze, to ja już powiem, tylko niech mnie wujek puści. Aha, no. Chodzi mi o to, że jak wujek myje zęby, to nie zakręca wody. I wylewa się dużo litrów wody nadaremnie. To bardzo nieekologiczne. W szkole nam o tym mówili. Widzisz to? Widzisz? Ekologiczne szkoły porobili. No i dobrze, ma rację. A tę żarówkę w łazience, pod kloszem, co miał wujek wykręcić, bo tak ciocia prosiła, to już wujek nie musi. Ja wykręciłem. Tak? Och, to bardzo się cieszę, że jest taki super, że jest taki dobry, żeś za mnie żarówka wymienił i cieszę się, żeś wszystkie rozumy pozjadał, wiesz? Cieszę się! No. Wiesz
Wiesz co, Berci, ja uważam, że tyś powinien być trochę bardziej tolerancyjny. Ten synek jest w takim wieku, że... Bo prawo się trochę powymądrzać. To niech mu się powymądrzą i no, nie w moim domu, dobra? Ale Bercik, ty jesteś dorosły facet. Przecież nie będziesz słuchał poważnie takiego małego mrówkojata. No, ty jesteś wielki, potężny chłopisko. No, a to jest mały kurdopędek. No, prawda, że jest potężne chłopisko. Ty doprawdy tak myślisz? No pewnie, nie ma to tamto. A on nie jest szkodliwy. Rozumiesz? A ty się mylisz, bo właśnie to jest mały pieruński szkodliwy gorol. Jest tak szkodliwy jak wielkie pieruńskie stare gorolisko i trzeba z tym skończyć. Wiesz co, ja już nie mogę słuchać tej twojej głupiej gotki. Właśnie, a przecież to jest twoja rodzina. A sam mówiłeś, największa śląska wartość, jakiej nie ma w całej Europie. Gorolskie odłamy rodziny się nie liczą. Gorole to są czarne owce na zdrowie zielonej łące śląskiego narodu. A poza tym, kurka, nie gadaj tak głośno, bo jeszcze ktoś usłyszy. Ale co? No to! Taki porządny śląski hanyzm miał gorola w rodzinie. Ty chyba się sam nie słyszysz, co ty godusz, wiesz? Aha. Nie, ale trzeba z tym skończyć, rozumiecie? Bo co? Bo po prostu ja się czuję zaszczuty. Zaszczuty i normalnie osaczony. Znaczy, ty jesteś zaszczuty przez takiego małego chłopczyka. Co ty gadasz? Dawaj tam, pan. Trzymaj. Co trzymaj, co? Patrz, tu masz tak, Bruksela, Warszawa, Sosnowiec. No i co? Same gorole. Otaczają nos z kożnej strony, no czekają, żeby się ciepnął dum do gardeł i zagryć nos. Ale ja już znam to rozwiązanie. Ja, jakie? Wydaloto po hołdach z giwerą. Co? Tak jest. Dziadek Ernest miał rech, wtedy też przegrali jakieś głosowanie, ale się chopy nie poddali. Wzięli sprawę w swoje ręce i zrobili porządek. Wiera Gibera. Zbyszek, ty proszę, powiedz mu coś. Niepotrzebnie pokazywałem mu tę mapę. Ty oddawaj to. Chłopie, wyluzuj się, Beci. Nie ma wyluzuj. Jak porządny śląski hajer przodowy coś powie, to nie ciepie słów na wiatr. Idę lotać z Giberą po hołdzie. O. Zoging to świetny pomysł. No to super sprawa, przynajmniej brzuch wujkowi spadnie. A jak byłem z rodzicami w Brukseli... Ty, wypluj te słowo. Bercik, oszalał żeś? To wujek chce uprawiać biatron. Ale do tego potrzebne są jeszcze narty. W Niemczech... Ty, nie gadaj mi tu o Niemcach. Raus, do izby. Już cię nie ma tu. Już, ruchy. Ten mały gorol ze Sosnowca ma natychmiast zniknąć z mojego domu. Możesz go odesłać. Ja ciekawe dokąd? Do Brukseli. Tamka jest jego miejsce. Jeszcze dzisiaj go można nadać na sznelcu, nie siedzie do ojca i matki, co go tak wychowali. Ale chłopie... Nie ma chłopie! Nie ma chłopie! Tak ma być i koniec. No. Co? Wsadzi się go do sznelcuga, a rodzice odbierą go na dworcu w Brukseli. Nie ma żadnej tragedii. Będzie w porządku. To jest dla ciebie w porządku, ja? To jest dla ciebie w porządku, żeby takie małe dziecko jechało pociągiem przez pół Europy, ja? Przecież pojedzie przez zjednoczoną Europę. No, nie macie czego bądź, nie? Ale Bercik, powiedz mi, co cię napadło? No co cię napadło? Pomyśl sobie, a jak to byłby twój synek, to co? Wysłałbyś go w taką podróż? Nie. Przede wszystkim mój syn to by nie był taki mały, wnerwiający gorol i no byłby wysokim, przystojnym, czornym, brunetym jak tata i by był... No co? Co? O co chodzi ty? Becik, posłuchaj. Już pokazałeś, kto tutaj rządzi i wystarczy. Odpuść chłopakowi. Do tej Brukseli daleka droga. No tak, ale w sznelcugi może jeść, może pić, może spać. Na pewno ktoś się tam nim zajmie. No, ciekawe kto? No, może konduktor. Jak taki wygodany, to nie chce do rady, co? Tak? No. A po jakiemu ma się dogadać? Po niemiecku? A może po francusku, co? Nie wiem. Niech się dogoda, w jakim języku chce. O. I co? Nie szkoda ci chłopaka? To ja już pójdę. No, to do widzenia. Szerokiej drogi. Cześć, Hubercie. No to pa, kochanie. No. Cześć, cześć. Do widzenia. O, baj. Adzia, spokojnie. No co?
Nico. Ty jesteś wujek? Ty. No, no i co teraz? Wiesz co? Ja ci chciałem tylko powiedzieć, co ja o tym wszystkim myślę, wiesz? Ach! Co ach? O, Ronia! Sorry. Co jest? Poleciał. Widzę, że poleciał, ale dokąd? Wyleciał z domu. Ty, co ty się tak cieszysz? Bo się udało. A co się udało? No będziesz widział. No idź. Połóż na torba. Ściągaj kurtka. Siadaj. Herbaty się napijesz? Nie trzeba. Napijesz się. No to ja zrobię w takim razie. No, teraz to ja zrobię, tak? A jak dziecko same leciało na dworzec, to się nie ruszyła, żeby mu pomóc. Ja? A to ty chciał tego małego, biednego, gorolskiego karakara na koniec świata wysłać. Co? Ja go chciałem wysłać? Ja? Tak. Na sznelcu żeś go chciał nadać jak paczka, a to jest przecież żywe stworzenie. Łonegodo. Głupio, bo głupio, ale zawsze godo. Pomieszko z nami trochę, zacznie go dać mądrzej. Tak. Sam żeś go chciał nadać. Sam żeś się zawziął. A moku dostałeś, głupie lokuty. Jo? Tak. Zbyszek, a wiesz co, a ja cię bardzo przepraszam, że ja była taką wstrętna, nie chciała tego biednego dziecka odprowadzić na dworze, jak się wybierało same do Brukseli, wiesz? No. Była strasznie wredna ciotka, to się więcej nie powtórzy, a Hubercik już teraz będzie do rany przyjóż. Nie, syneczku? No tak, jasne. Dobra, nie ma o czym gadać, no. I dziękuję, że wujek się zgodził, żebym został. Nie będzie wujek żałował. No. Ale herbaty nie pije się w kuflach, tylko w filiżankach. Jo nie byda żałował. Jo już żałuję.